życiu. O, ojciec Ignatius, pogromca demonów. Tutaj jest. Właśnie widziałem jakiś napis o ojcu Ignatiusie, co gromi demony. Słyszałeś o nim? Wiem tylko, że ma gęstego wąsa. Widziałem jego pomnik przy katedrze. Myślisz, że ma jakąś strategię rozprawiania się z krwiożłobcami? Ja mam nadzieję, że to nie wiąże się ze święceniami, ślubami czystości czy czymś takim. Abstynencja. Na pewno ja nic o tym nie wiem. Długie samotne noce i laski w magazynach w bikini. Ta, dla mnie to nieodkryte rejony. Dobra, dziękuję. Rozerwij go na... Moje dziewczynki chciały cię poznać. Staraj się trzymać ręce przy sobie. Thank you.
kamery. Muszę się dowiedzieć, jak się do niej zbliżę. Wiesz co? Przy wieży zegarowej odgrywają legendę Nocy Płomieni. Jestem pewien, że będzie tam coś o Ignatiusie. To coś jak Szopka w święta. Z tym, że są tam głównie demony i ogień. To bajka dla dzieci. Ujawnimy wam tajemnicę Nocy Płomieni. Pozwólcie, że zabiorę was w podróż w czasie. Aż do początków miasta New Marey. Jego ulice zawsze wypełniał gwar i śmiech, a ludzie byli pełni nadziei. Potem to wszystko się zmieniło. Ludzie w nocy zaczęli znikać. Tylko jeden człowiek, ojciec Ignatius, był na tyle odważny, żeby wkroczyć w cień i stawić czoła diabłu, który krzywdzi jego owieczki. To właśnie w cieniu ujrzał tę nikczemną kobietę. W chwili, gdy karmiła się ludzkim mięsem. Potem zniknęła w mgnieniu oka, znajdując schronienie w kryptach pod miastem. Jeszcze tej samej nocy Ignatius zebrał wystraszonych parafian i zaprowadził ich do krypt. Kiedy dotarli do schronienia grzeszników, uniósł wysoko kolczasty krzyż. Uciekając przed świętym światłem, rozpierzchli się jak karaluchy. Ich przywódczyni, krwawa Mary, nie zdążyła uciec. Ignatius zaciągnął ją przed kościół, związał i rzucił na stos. Gdy płomienie dotarły do jej pięt, kobieta ujawniła swą diaboliczną naturę i rzuciła klątwę. Przysięgła, że pewnego dnia powróci tu i się zemści. Właśnie dlatego rozpalamy ogień. To ostrzeżenie dla ducha krwawej Mary i wszystkich innych grzeszników przed tym, co czeka ich w New Marey. Pytacie, co stało się z Ignatiusem? Nadal jest wśród nas, przyjaciele. Pochowano go na cmentarzu świętego Karola, tuż obok kolczastego krzyża. Dzięki niemu możecie tańczyć, śpiewać i wyjść na ulicę. Ponieważ na pewno nic wam nie grozi w Noc Płomieni. Dobra, Zig. Sprawdź, gdzie leży Ignatius na cmentarzu świętego Karola. Podobno pochowali go z jakimś artefaktem do zabijania wampirów. Nie ma problemu. Goci uwielbiają sporządzać mapy cmentarzysk i zamieszczać je w sieci. Stary, marzy mi się Gotka z tym całym węglem na oczach, jakbym całował się z pandą. To mnie kręci. Nie!
Kiedyś mój kumpel był ich bohaterem. Ochraniał ich. A teraz stali się tylko pożywką. Co miał zrobić? Nie miał wyboru. Gdyby Cole nie zabił Mary przed wschodem słońca, w niespełna tydzień on i cała reszta staliby się wampirami. Prawdę mówiąc, poświęcił życie kilku gości w słusznej sprawie i dla dobra ogółu. Szkoda tylko, że z każdym ugryzieniem miał dziwne wrażenie, że traci cząstkę duszy. Głupie! Nie dotykaj mnie!
Chyba pora stąd znikać. Spóźniłem. Wampiry już tu są. Krzyż! No dobra, serio chcecie to zrobić? Z tego krzyża? Jak otworzysz swoje wampirze oczy, ujrzysz to, co tylko my widzimy. Odkryjesz nowy świat. Krwiopijcy nie mogli wybrać lepszej nocy na przechadzkę. Mieszkańcy chwiejnym krokiem przechadzali się w kostiumach po mieście. A zombiaki wtopiły się w tłum. Nikt nie wiedział o ich obecności. Były dosłownie wszędzie. I przybywało ich z każdą chwilą. Co to? Krew? Chowają naczynia z krwią w miejscach, gdzie nawet dziecko by je znalazło. Cóż... Moim obowiązkiem jest znaleźć je wszystkie i wypić do dna. Wyczuwasz go, prawda? Mój zwierzak udaje człowieka. To było naprawdę konieczne? Po wschodzie słońca bylibyście najlepszymi przyjaciółmi. Zetrzeć go na pył! Witam, panienki.
raz kolejny Kol został zwabiony do podziemia. A gdy już znudziło mu się błądzenie niczym nietoperz, postanowił, że musi znaleźć krzyż. No ile można czekać? Pudełko było puste. W środku znajdowały się tylko notatki o tym, jak zrobiono krzyż. Ignatius odwalił kawał dobrej roboty. Środek wyrzeźbiono z Chrystusowego krzyża. Nie żartuję. Ozdobiony srebrem ze świątyni Salomona. Zanurzony w wodzie święconej z Watykanu i pobłogosławiony przez papieża. Nie stworzono nic lepszego na wampiry. I nadal gdzieś tam był. Na pewno. Jeśli mój kumpel miał się pozbyć Mary, potrzebował tej broni. Problem w tym, że miał jedną noc, żeby ją znaleźć. Kilka godzin po ugryzieniu
Ciało Cola zaczęło się zmieniać. W jego głowie zrodziły się nowe pragnienia. Musiał je zaspokoić. Nie mógł się powstrzymać. Cole patrzył na znaki zombiaków i nagle poczuł coś dziwnego. Czuł, że jest jednym z nich. To go przerażało. Nagle wszystko stało się jasne. Zaczął rozumieć, co było tam napisane. To opowiadanie, które każdy nowy wampir musi przeczytać. To historia życia ich popapranej przywódczyni, krwawej Mary. Tego wieczora, gdy przechadzałam się wzdłuż brzegu, trzech marynarzy uznało, że jestem panienką lekkich obyczajów. Chcieli mnie zabrać, ale nie mogli ustalić, który z nich dostąpi zaszczytu bycia moim kompanem. Na szczęście udało mi się rozstrzygnąć ich spór. Zapewniłam ich, że jeśli znajdą dźwiękoszczelny pokój, w którym będą drzwi z solidnym zamkiem, będę mogła zabawić się z całą trójką. Zgodzili się jednogłośnie, ale udało im się spełnić jedynie połowę moich żądań. Zamek w drzwiach był całkiem solidny i choć niektóre okrzyki wymknęły się z pokoju, marynarze pozostali. Słuchaj, dla zębatych kolczasty krzyż jest bardzo cenny. Nie wiesz, gdzie mogli schować coś tak wartościowego? Nie mam pojęcia. Chociaż wiesz, może tam, gdzie są zwłoki krwawej Mary. Pójdę to sprawdzić. W porządku. Jak już przetrzesz szlaki, pójdziemy za tobą i spotkamy się w katedrze. Ja, wiesz, słuchaj stary, dzięki za propozycję, ale wszystko jest pod kontrolą. Niedługo wzejdzie słońce. Zostało ci kilka godzin. To zbyt niebezpieczne. Będzie lepiej, jak sam tam pójdę. Skoro tak chcesz. Zazwyczaj nie zdarza mi się obcować z duchownymi, ale dziś w nocy spotkałam jednego przy sierocińcu i przystanęłam przy nim. Mimo iż skonsumowałam większość z jego najmłodszych parafian, ksiądz nie był na mnie zły.
Powiedział, że jest jeszcze nadzieja i że jeśli okaże skruchę, nadal mam szansę na zbawienie. Wyjaśniłam mu, że dla nieśmiertelnych życie wieczne nie ma większej wartości, bo trzeba umrzeć, a akurat w moim wypadku to niemożliwe. Niestety ojczulek zboczył z kursu ku wieczności. Bo przyznaję się, że tej nocy przekonałam go do innej religii. A jako nowy jego władca będę wymagała większego zaangażowania niż jego poprzedni pracodawca. Właśnie wróciłam z uroczej wyprawy do domu lokalnego gubernatora. Był bardzo wpływowym człowiekiem i zaoferował mi dostarczanie 10 ofiar w zamian za kolejny dzień życia darowany jemu i jego rodzinie. Korzystałam z jego szczodrości przez 2 tygodnie do czasu, aż nie... Właśnie wróciłam z uroczej wyprawy do domu lokalnego gubernatora. Był bardzo wpływowym człowiekiem i zaoferował mi dostarczanie 10 ofiar w zamian za kolejny dzień życia darowany jemu i jego rodzinie. Korzystałam z jego szczodrości przez 2 tygodnie do czasu, aż nie był w stanie dłużej wywiązywać się z naszej umowy, a jego dostawa była uboższa o 3 osoby.
Jestem dość zaradna, więc żeby wyrównać różnicę, wzięłam jego żonę i dwie córki. I pozwoliłam mu jeszcze przez jeden dzień rozkoszować się efektami naszej opłacalnej umowy. Nie ma nic bardziej przyjemnego niż przechadzka zatłoczonymi ulicami w ciepłą noc. Wszyscy wokół mnie śpieszą się i wałęsają. Piskują i kochają. Zaprzedają swe dusze i sączą kłamstwa przez zęby. Słyszę bicie ich serc, krew tętniącą w żyłach. Widzę zarumienione policzki i odsłonięte szyje. Ulica to mój ogród i pora wreszcie zebrać plony. Niektóre owoce są delikatne, inne twarde i przegniłe, ale z każdego z nich kipi czerwony nektar życia, który aż się prosi, żeby go uwolnić. Cudownie być stworzeniem o jedynym pragnieniu i żyć w otoczeniu jego nieskończonych zapasów. Żonę i dwójkę dzieci.